Siema. Dzisiaj taka troszkę większa trasa. Niestety nie dziadkiem, bo nie miałem czasu dziadka przygotować. Miałem tak chyba zajebany tydzień, że po prostu no nie miałem czasu go przygotować, a cholernie chciałem. No więc jadę Concordem. Impreza w sumie z inicjatywy bydgoskich Amkarów. Aczkolwiek robi to Hudson, więc z Wałcza zaprasza na takie spotkanie miłośników, sympatyków, posiadaczy i w ogóle aut amerykańskich. Ale plan jest taki, że najpierw jedziemy do miejscowości, jeżeli się nie mylę, to jest Jastrawia. Tam jest zlot motocyklistów i tam podobno Jarek, jak gdyby admin bydgoskich Amkarów, tam się z nimi coś dogadywał, że wstawimy swoje amerykańskie auta jako taką tam atrakcję. Tam mam być godzinę, półtorej, może dwie, w zależności od tego, co tam będzie i jak nam będzie tam się podobało. Później lecimy na Borne Surinowo. No tam wiadomo, będzie trochę militarnych atrakcji i podobno nie tylko. Też strzelnica i to wszystko, co związane z tym miejscem. Natomiast później już docelowo lecimy już do Wałcza. Znaczy to jest jak gdyby okolice Wałcza. Nigdy tam nie byłem, tylko słyszałem, dlatego stwierdziłem, że kurde, muszę. Więc stąd ta wyprawa. Łącznie jest do zrobienia coś ponad 600 kilometrów, sorry, mi wychodzi. Wychodziło mi tam dokładnie 611, jeszcze nie wiem, którędy będę wracał, bo to też są dwie jak gdyby opcje. Natomiast no, byłaby fajna trasa dla dziadka, zwłaszcza, że dzisiaj pogoda jest zajebista, no ale życie, więc lecę Concordem, a tak w ogóle to chyba pierwszy zlot Concorda będzie, bo nie kojarzę, żebym gdzieś wcześniej się nim, że tak powiem, oficjalnie pokazywał. No, także w ciągu dnia będę Wam pokazywał, co ciekawego się wydarzyło, jakie przyjechały sprzęty, jakie przyjechały auta, zobaczymy, co będzie na tym zlocie motocyklowym. Natomiast nie ukrywam, że najbardziej nastawiam się na nasze miejsce docelowe, czyli Wałcz, bo myślę, że no tam będzie najciekawiej. Kontakt. No dobra, zmiana planów. Jastrowie, czy jak to tam się nazywa, nie wypaliło, dlatego że jechaliśmy główną trasą i policja zablokowała ruch i powiedziała, że tędy już nie dojedziemy, nie podała powodu, więc kazali zawracać. No natomiast droga objazdowa tutaj po nawigacji to nam pokazywało, że to na miejscu mielibyśmy być mniej więcej za godzinę, biorąc pod uwagę, że od 40 minut mniej więcej powinniśmy być na miejscu, więc zadzwoniłem do Jarka. Jarek w ogóle trochę zdziwiony, bo się okazało, że tam też się nic nie dzieje i w ogóle impreza nie od 12, tylko od 15 i oni też trochę wkurwieni, więc summa summarum wyszło mi na to, że ja bym był tam dopiero za godzinę, a oni stwierdzili, że oni tam ewentualnie coś zjedzą i też się zawijają i też to potrwa koło godziny. No więc Jastrawia nie wypaliła i będziemy się łapać gdzieś na trasy. Teraz jadę na Szczecinek i gdzieś w okolicach Szczecinka gdzieś tam z nimi, z chłopakami mam się złapać na trasie i wtedy polecimy na Borne Surinowo. O ile się nic nie odwali po drodze. Nie fart, w Szczecinku też się nie udało z chłopakami spotkać, bo znaleźliśmy się po drugiej stronie miasta, oni też mieli problemy, bo jakieś przebudowy, pierdoły, inne rzeczy, więc no po tym jak nie udało nam się spotkać w Szczecinku, więc ogólnie żeśmy stwierdzili, dobra, to mam ich niby gonić, na pewno ich nie dogonię. No i spotykamy się w Bornym Surinowie na miejscu. Ciekawe, co będzie dalej. Dobra, dojechałem. Udało się dojechać. Spotkaliśmy się z chłopakami w Bornym Surinowie na miejscu. No i tak mniej więcej Wam pokażę, jak to wygląda. Jak to powiedział Hudson? Spytał mnie, czy zapłaciłem za parking. Jak powiedziałem, że nie, no to właśnie taki czeka los kierowców, którzy nie zapłacili za parking. Chyba nawet nie wiem, co to jest.
tu ładny czołg po tym przejechał. Na bank.
Wy już to czuliście. Thank you.
zapierdzielają tymi klasykami. Powiem wam, że jakbym jechał dziadkiem, to kurwa, ja bym był srogo w tyle. Srogo w tyle chyba bym był. Klasyki jak nie klasyki. Bardziej się cieszę z tego, że Charger w pierwszym genie był razem z Viperem w pierwszym genie. No kurwa, generalnie no, mega fajny widok i cholernie rzadki. Śmiem twierdzić, że Charger w pierwszym genie jest chyba rzadszy niż Viper w pierwszym genie. No ale to tylko moja opinia. No i co? I teraz już lecimy kawalkadą do Bałcza. Mam nadzieję, że to co przed chwilą żeśmy nagrali, to się nagrało. Bo akurat to udało mi się prawie wszystkich fajnie wyprzedać i były fajne ujęcia. No i tyle. I tu już jedziemy do miejsca docelowego, gdzie będziemy, że tak powiem, się resetować po ciężkim tygodniu. W kontakcie. Miejsce do siedziby firmy American Classic Cars w Wałczu i zaraz wam pokażę, co tu stoi przed wejściem, na placu, przed firmą. No, mózg rozjebany mam, że tak powiem, brzydko, ale z szacun, naprawdę. Fury, naprawdę. Zresztą, co wam będę gadał? Zobaczcie sami.
jak taki macho, skurwa, meksykańskie. Na robotę jedziemy, na budowę raz wiosną. No, bo przy granicy, kurwa. Na granicy. Stanie mi się wkładnie, auto. Muchas gracias, senor. Senor, gracias. Kubanos partyzanos. Mena marihuana. Kubanos partyzanos. Chodźmy chyba, pomóżmy im! Wolę go zawróć! My na inną robotę jedziemy! Kościoła, a to kurwa! No. Agroturystyka, tanie noclegi, o kurwa, aż się boję! Pamiętaj drogę, nie? Cały czas prosto! Bo to tanie coś wyjdzie, gdzieś do ryżu, gdzieś do ryżu i gradał! Ja się mamy szlak na organy wyjdzie to wątroby raczej nie. Nie, chuj! Nie, to mnie zabije. Czeka, robota się nagrywała, ja byłem na to są dwa wyra, szafa. Tu są drugie dwa wyra, jakiś tam telewizor i tyle. Spokojnie. Widoczek z pokoju, z okna dachowego. Kubuś prezentuje swój nowy sprzęt, znaczy nowy sprzęt, nowe modyfikacje. Który mam pod dupą, czyli od strony pasażera. Jak Kubyś przypierdoli, to normalnie dupa fajnie skacze. Trochę się ściemniło, bo już mnie w ogóle nie widać. Ale moment. Ja nic nie zrobię. Mam kary nocą. Mercury.
No! No, no, no! Nice, man! I te światła piękne. Jedyne w swoim rodzaju. Neony. Jeden jedyny. Niepowtarzalny. Eleonora. Piękna dama. Piękny Amkar, który ma ten zaszczyt być na naszej imprezie osobiście. No po prostu sztos. Ale jest 2000 kurwa pesos. Pokaż ten! 2000 kolumbijskich oryginalnych pesos. Pierwsza na świecie żarówka generująca czarne światło. Wow. Komentarz profesjonalny. Tak. On nie przepalał, ma taką ilość paliwa. Dobra, słuchajcie, pokażę wam fajny bajer. Samochód jedzie sam, pod górkę, bez mojej jak gdyby wiedzy. Szwagier nagra z zewnątrz, żeby nie było, że coś ciemnia. Ja wam pokażę, co robię z auta. No więc już wam pokazuję, o co chodzi. Tego dobrze nie widać, ale jest pod górkę. I teraz tak. Jestem na neutralu. Puszczam nogę. I on sam jedzie. Ja jest pod górkę. No nieźle, nieźle. Tu mam nogi. Sam jedzie. No, wczoraj żeśmy o tym rozmawiali, że tak powiem, przy alkoholu. No i oczywiście, Kubuś, pozdrowienia, mówiłeś, że to jest złudzenie optyczne. To nie jest złudzenie optyczne. Zobacz. I ten samochód przyspiesza. Właśnie on coraz szybciej zapierdala, nie? Ja tu nic nie robię, jadę na awaryjny. Także tak to wygląda, słuchajcie.
Słuchajcie, jesteśmy na powrocie, wracamy w sumie do domu, ale tutaj Darek nam powiedział, że w okolicy są silosy atomowe i jesteśmy teraz na terenie bardzo tajnej jednostki wojskowej, oczywiście radzieckiej, gdzie zostały jeszcze jakieś szczątki tego, co tu było trzymane. Mniej więcej wam pokażę, jak to wygląda. To jest zajebiście porośnięty mchem. Tu jest wejście. Tam u góry widać ruską gwiazdę. A mówili, że jak widzisz światełko w tunelu, to nie idź. A tu już nie ma. Tu mamy drugi obiekcik. Na tej jednostce byłej radzieckiej, który się zachował. Kurwa, nie będę tam się poświęcał, bo nie wiem, kurwa. Okej. To jest lampa. Ja jebie, kurwa. O kurwa. Kurwa, z tej dziury wylazł. Kurwa, za stary jestem na takie akcje. Kurwa. No dobra, idziemy dalej. Tu mamy dalszą część tego obiektu. No nie, tam nie będę właził.
Tym jak w dupie. Dobra. Ty, faktycznie. A, tu nic się będzie winąć. Tak? Tu też jest wlot, ale zapchany ogólnie. Tu zaraz zajdziemy. No cię pan, faktycznie. No nie chciałbym tam wpaść. Latina i Mac. Ale jak wali chłodem, nie? Ale wali chłodem, ja wiem, klima. Za pomieszczenia tam pewnie są. Patrzcie na to, runo leśne. A tu mamy kabel. Normalnie. Z ziemi. Co? Pusto.
kuźwa, jaki fuck up. Gdzieś mi okulary wypadły, ja na chwilę się zatrzymałem i kuźwa. Teraz szukam okularów, nie? Ja pierdzielę, no dobra. Takich, wiecie, normalnych do czytania, nie? Może znajdę. Kurwa, jakieś puszki. Ja nie znajdę tych okularów, no. Są. Są moje okulary. Znalazłem. No. Teraz to ja mogę wracać. No i tak to, słuchajcie, mniej więcej wyglądało. Impreza mega zacna, pierwszy raz byłem, więc ogólnie chłopaki bardzo tam zachwalali z bydgoskich amkarów. Poza tym widziałem też relacje z zeszłego roku, z ostatniej imprezy i to naprawdę bardzo fajnie się przedstawiało. Więc tym bardziej było mi miło, że byłem zaproszony na tą imprezę i mogłem w niej uczestniczyć. Fajnie, że w ogóle w tym miejscu podziękowania dla Hudsona, że nas tam ogarnął, bo kurwa my tak trochę, kurwa, pojechaliśmy ze szwagrem trochę nieprzygotowani, jeszcze moja żona miała jechać, no ale niestety problemy żołądkowe ją zdyskwalifikowały i my tak trochę, kuźwa, no kurwa nieprzygotowani, nie? Wstyd się przyznać trochę. No ale dobra, Hudson wszystko ogarnął. Pięknie nas ugościł, nocleg, chociaż były problemy nie z winy Hudsona, tylko z winy, jak gdyby, jak powiem poprawnie politycznie, podwykonawcy, no ale udało się wszystko ogarnąć. Noska jakoś żeśmy tam przespali, udało się nas rozlokować i naprawdę mega, mega fajna impreza. Co do... Słuchajcie, teraz tak, taka informacja krótka, bo po ostatnim filmiku gdzieś ktoś mi, i bardzo słusznie i przytomnie mi zwrócił uwagę, ostatni filmik, czyli Caprice od Marka, że weź, chłopie, włącz stabilizację. No, powiem Wam, że też widziałem, że ten obraz jest taki sobie i ogólnie mocno słaby. Natomiast, no, to był mój nowy telefon wtedy, sorry, to znaczy dalej on jest, ja go mam i go używam, ale jako telefon do nagrywania filmów mam już inny telefon, właśnie ten filmik, który ten filmik właśnie jest kręcony nowym telefonem, więc totalnie nie wiem, jak to wyjdzie, jak to będzie wyglądało i jak ta stabilizacja będzie działała, bo niby on ma stabilizację, ten nowy telefon, a mam nadzieję, że na pewno będzie lepiej niż w tym, w którym nie ma stabilizacji. No, w każdym razie, jeżeli to zda egzamin, to na pewno jakość filmów będzie fajniejsza, Wam się też będzie fajnie oglądało, a ogólnie planuję dokupić jakiegoś gimbala czy coś w tym stylu, bo nie powinienem Wam o tym mówić, ale pomału ja się trochę zaczynam, że tak powiem, wymiksowywać ze zdjęć i chyba po prostu przejdę na robienie filmików, bo to mi zaczyna sprawiać jakoś tam radochę. Oczywiście na własne potrzeby, nie dla jakiegoś tam fejmu. Nie mam zamiaru być jakimś tam influencerem, czy jak oni tam się nazywają. To po prostu takie pamiątki fajne, nie? I uchwycić chwilę. Zdjęcia oczywiście, osoby, z którymi współpracuję, dalej będę z nimi współpracować. Jeżeli oni ze mną będą chciały współpracować, to jak najbardziej, bardzo będzie mi miło. I dalej będę robił zdjęcia na zasadzie naszej współpracy. Natomiast chyba już mi się tak trochę nie chce, trochę się chyba wypalam w kwestii robienia zdjęć jako takich, że jadę sobie gdzieś na jakiś zlot i robię sobie jakieś tam zdjęcia. Naprawdę, no nie wiem, może PESEL już mi nie pozwala i już trochę się starzeję i zaczynam zrzędzić, marudzić i najzwyczajniej w świecie mi się po prostu nie chce. Więc zdjęć będzie na pewno, podejrzewam, mniej, aczkolwiek teraz tu w Wałczu robiłem zdjęcia. Fociłem, więc coś tam będzie. No, ma się to nijak do galerii Kubusia. Jak ktoś jeszcze nie zna, to Kubuś Ptak Foto na Facebooku. On ma mega zajebiste galerie. Po prostu takie mocno reportażowe. U niego jest 200-300 zdjęć. I po przejrzeniu takiej galerii, słuchajcie, z danego wydarzenia macie wrażenie, jakbyście tam byli. Tam jest kurwa wszystko, nie? Wszystko tam jest, słuchajcie. No. I dlatego... Jak to Kubuś powiedział, na moje zdjęcia on patrzy pod kątem takim bardziej artystycznym, jego są takie bardziej reporterskie. W każdym bądź razie, bo się trochę zapętliłem, w każdym bądź razie trochę pomału odpuszczam temat zdjęć takich typowo zlotowych, na temat sesji jak najbardziej i tyle wszystkiego. Co do sprzętu,
No to co do sprzętu, to tak jak mówiłem, no jestem na etapie testowania, kolejny nowy telefon. I jeżeli wszystko pójdzie ładnie, pięknie, to mam nadzieję, że ta jakość będzie niedługo całkiem fajna. No oczywiście nie taka jak przy zawodowych youtuberach, bo ja nie mam takich ambicji ani aspiracji kreować się na jakiegoś youtubera. Po prostu ten kanał mój to jest taki, no, taki pamiątkowy, tak, z aut, które dostaję do zdjęć, z wydarzeń, na które jeżdżę dziadkiem czy też Concordem. I po prostu jakoś tam wam to relacjonuje i uważam, że, znaczy uważam, no to jest tylko moja opinia. Fajnie jest to przedstawić w formie jakiegoś tam filmiku. Owszem, jest trochę mojego tam pierdolenia, no ale sorry, coś muszę gadać. A propos gadania, kończę. Reasumując jeszcze raz, impreza mega fajna, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony zarówno atmosferą, ludźmi, klimatem, jak i samochodami na miejscu. Mam nadzieję, że te fury wam się podobały, bo na mnie zrobiły mega wrażenie, zwłaszcza auta w stanie takim niby dead, niby już umierania, ale znaczy skądś to znam, generalnie bardzo podobny klimat u Krzyśka z Besker Garage, więc tylko u Krzyśka jest tego więcej i no ogólnie ma większy plac i jest tego dużo więcej, natomiast klimat bardzo podobny, więc no ja mam słabość do takich klimatów i to mi się ogólnie mega bardzo podobało. Coś mam powiedzieć. No mam nadzieję, że będzie mi dane być na kolejnym takim spotkaniu. A właśnie, a propos Hudsona. Hudson organizuje jako, to jest chyba American Classic Cars, organizują w Wałczu teraz na początku lipca, chyba 5-7, dużą imprezę, zlot. No i nawet Darek nam pokazywał miejscówkę, gdzie ten zlot się odbędzie, więc ogólnie bardzo fajny taki cypel, półwysep, jak gdyby z obu stron jezioro, dosłownie 20-30 metrów przy dzieci, macie z jednej strony jezioro, z drugiej strony jezioro, pełne zaplecze, są nawet prysznice, przyłącza prądu, no generalnie mają być namioty, Darek ma organizować od wojska. Ogólnie powiem wam, że zapowiada się, że będzie kompleksowo, profesjonalnie i na pewno bardzo zacnie. Też planuję być na tym zlocie, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to postaram się być dziadkiem, nie wiem czy na noc zostaniemy, ale no planuję pojechać po prostu dziadkiem, bo po to jest, żeby nim jeździć. Natomiast kończąc już mój przydługi wywód, miałem chwilę gadać, a gadam, już pod chatę prawie zjechałem. Cóż, zapraszam do komentarzy ogólnie, bo chciałbym wiedzieć, na ile wam się te filmiki moje podobają, na ile wam się nie podobają. Niekoniecznie musicie mnie hejtować, ale jakieś konstruktywne opinie typu to zjebałeś, tamto zjebałeś, powinieneś zrobić tak, albo powinieneś srak, albo jakieś propozycje, czy jakieś, może na pewno są osoby, które są bardziej doświadczone w robieniu filmików, bo dla mnie to jest nowość i chcę w to brnąć, jako amator, słowo klucz, amator, a nie youtuber, bo już słyszałem, że niektórzy mnie wyzywają od youtuberów, no nie. Do youtubera to mi daleko i nie mam takich aspiracji. Dobra, słuchajcie, kończę i bo już zajechałem Beskitu kurwa na chatę, więc kończę i zapraszam na moje kolejne, jakże mało motoryzacyjne filmiki. Trzymajcie się, pozdrawiam.